Nagrywasz mnie? Rysowanie bez patrzenia. Kamil, co mogę narysować bez patrzenia? Krowę. Krowa. A może coś innego? Disco cool. Disco kula i taką tańczącą krowę pod nią. Disco kula z tańczącą krowę. Szmata. Kiedy zrobiłem tryptyk na studia malarskim o takich szmat w różnych odcieniach, w różnych położonych szmat i profesor powiedział, że te szmaty są blisko mojemu sercu. I to było bardzo dziwne. Potrzebuję coś na oczy. Aha. Nie patrz tam. Ja ci mogę zasłonić. Poproszę asystenta o zasłonienie mi oczu. Dobrze. Gdzie tu masz oczy? Tutaj są oczy. Zapraszam, proszę. Trochę niżej. Trochę się czuję dziwnie. Ja też. Disco kula. Ojej, ona chyba jest duża, nie? Kula jest zaokrąglona. Wiesz, ona musi mieć sufit, bo... Sufit? No, bo musi gdzieś wisieć. Ojej, wyjechałem. Ona się błyszczy. Tak. Tutaj... Musi być ta krowa, tak? I ta krowa tańczy. Ona tańczy. Okej. Okay. Z koleżanką. Nie ma koleżanki, nie dokładaj mi kolejnej krowy. Jak to nie ma? To ona sama tańczy? To musi być smutna. Jest już szczęśliwa. No dobra, jest szczęśliwa, bo tańczy. Okej, czekaj, nogę widzę. I ogon. Kurde, ciapek nie ma. Ma ciapki? I dance floor. Dance floor. I tutaj są nutki. I klucz wiolinowy. O mój Boże. Widziałeś? Widziałeś kiedyś taki klucz wiolinowy? A weź basowy teraz. Ojeju, ręce mi się bocą. Właśnie czuję, że masz bardzo mokre ręce. W sumie mógłbym ci teraz włożyć palec do nosa. Nie rób tego, błagam. Albo do uszu. A myłeś ręce? Nie, pogłaskałem twoje pieski. To git. Okay. Czuję buszkę. Dobra, ja już bym powiedział, że jest skończone. Czekaj, jeszcze podpiszę. Krowa tańczy jak szalon. No dziękuję. Dobra. Uwaga. Jezu, jak pusto. Szczerze? Wow! Jest dobrze. Wow! Zajebiste! No, na lodówce bym sobie powiesił. Wow! Jest krowa. Jest szalona. I ona trzyma klucz wiolinowy. I jest wow! Zajebiste mi wyszło. Naprawdę, ja się nie chwalę, ja mam talent. Masz jakieś korzenie chińskie? Często mi mówią, że jestem Tatarem. A ja nawet nie lubię Tatara. Fajne, no co ja mam powiedzieć? No to... Mogę cię w nagrodę wyczesać. Widziałem, jak włos spada. Strasznie mi jebło w oku. Ja chyba nawet wiem od czego. A myłeś ręce? Nie, pogłaskałem twoje pieski. Szałwia! Pipeta od szałwi, ona ma łagodzące te. Szkoda tylko, że jebło mi w dwóch oczach, mam jedną pipetę. Widać? Pipeta? O, proszę, można tak wycisnąć. O Jezu, kapie. Jak się czujesz? Ja się... Przepraszam cię za to. Poproszę kroplówkę z soli fizjologicznej. Siostro, proszę przynieść kroplówkę dla pacjenta. Piwo to moje paliwo! 20 volt. Dobra, i trzeba jeszcze mu wenflona wbić tam gdzieś. Jest! Ja mam wenflon! No o, tak, nie. On ma wenflona, zapomniałem. No cóż, tak kończą ludzie, którzy się bawią w takie głupie zabawy. To są tiktokerami! Siki mają moczogenne właściwości. Moczogenne? Dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału. Pokaż oko. O. Dobrze. Ale proszę zobaczyć, jaką krowę zrobiłem tym okiem. Bez tego oka właśnie. Ej, a może mój organizm stwierdził, że jeżeli nie używam oczu, to już są mi niepotrzebne? Jesteście mi potrzebne. Masz jakieś płyny, żeby to przemyć dobrze? Ustrojowe. Tak będzie ci grać na pogrzebie.